Witam serdecznie. Wracamy do gwinta wiedźmińskiej gry karcianej. Postanowiłem sobie od razu po wstaniu z łoża dzisiaj ruszyć troszeczkę od razu z materiałem. Tutaj sobie do tego wrócimy, biorąc pod uwagę, że w dniu wczorajszym miał miejsce patch. Patch, który co nieco zmienił, co nieco wprowadził zmian. Nie, tu się wchodzi, żeby te zmiany zobaczyć. No właśnie. I patch wszedł 13 czerwca, czyli w dniu wczorajszym. Miało być pechowo, jednak okazało się szczęśliwie. 13 pamiętamy oczywiście, tutaj z 13 związane są różne historie. Z rzezią między innymi na krzyżakach, z tego co dobrze pamiętam. I to chyba odbyło się w piątek, dlatego 13 piątek jest takim pechowym dniem. Ale dobra, nie wnikajmy już tutaj w daty. Co się tyczy zmian. Zwrot fragmentów za zmienione karty. W ciągu 5 dni od wejścia aktualizacji, czyli do 18 czerwca, niektóre zmienione karty będzie można zniszczyć za zwiększoną ilość fragmentów kart, przy czym zniszczenie wersji premium nie zwróci pyłu meteorytowego. I tutaj oczywiście te karty są wymienione, jest ich cała tona. Ilość fragmentów kart otrzymanych przy zniszczeniu kart została zwiększona. I teraz tak, zwykłe karty, jeżeli niszczymy, otrzymujemy 10 fragmentów kart, zwykłe premium 10 fragmentów kart, rzadkie 20 fragmentów kart i bardzo rzadkie, tudzież rzadkie premium właściwie 20 fragmentów kart. Fragmenty kart zakupione beczki. Gracze, którzy kupili za pieniądze beczki z kartami, otrzymają po 30 fragmentów kart za każdą zakupioną beczkę. Co uległo zmianie? Uległo zmianie dość wiele kart. Nie będę tego wszystkiego po kolei omawiał. Myślę, że to sobie warto rzucić. Kto gra, ten będzie wiedział, gdzie to odnaleźć. W opcjach oczywiście jest ta opcja. Lista zmian to się ładnie nazywa. I tutaj właśnie mamy pewne rzeczy. Wiem, że płotka, z tego co dobrze tutaj czytałem, dostała konkretnie po zaworach. Nie dosyć, że jej tam zmniejszyli tą siłę. To jeszcze z kimś tam się nie kombi i tam nie wybiega, nie wylatuje, nie wy... że będzie tutaj gdzieś efekt. Płotka pojawi się teraz na planszy tylko w momencie, gdy gracz zagra złotą kartę ze swojej ręki. No właśnie, to uległo zmianie. Oprócz tego ta płotka chyba jeszcze dostała jakiegoś debuffa do siły. Tak przynajmniej wywnioskowałem z komentarzy, które czytałem. Dobra, poprawki tutaj oczywiście są wprowadzone, pewne naprawienia błędów i tak dalej, i tak dalej. Czytałem również, że nie do końca się opisy kart zgadzają. No tutaj pewnie to zostanie też naprawione wkrótce. Dobra, tyle wstępu. Wstałem, troszeczkę się nagadałem, od razu zrobiłem sobie kawkę. Mówię, a pyknę sobie materiał, bo się pokończyły mi już te wszystkie nagrane w przód. I polecimy sobie dzisiaj Skojatel na Browerze Hogu. Oczywiście pamiętamy umiejętność, zagraj wybraną srebrną jednostkę z twojej talii i przetasuj talię. Nie jestem pewien, czy tutaj przed chwilą sobie zupgrade'owałem ten deck i dorzuciłem sobie Wiedźminów 3. Udało mi się ich oczywiście utworzyć z tych właśnie fragmentów kart, ale po kolei. Wstępnie Elfi Tancerz Ostrzy. Gdy ta jednostka zostanie wymieniona, natychmiast zagraj ją z talii. Całkiem spoko opcja, ta jej umiejętność jest dosyć mocna. Może sama jednostka w sobie nie jest silna, czy tylko 3 punkty życia. Ale gdybyśmy posiadali 3 takie jednostki, ja oczywiście 3 takich jednostek nie posiadam, no to już można byłoby coś konkretnie sobie pomyśleć. Teoretycznie mam 2 te jednostki. Dobra, dorzucę sobie jeszcze jedną i odrzucę sobie jednego, powiedzmy, Dragona Vrihet. Czyli dwukrotnie Elfi Tancerz Ostrzy, trzykrotnie Obrońca Mahakamu, krasnolud z wytrzymałością, który będzie nam się, jeżeli nie zostanie zablokowany lub zniszczony, trzymał na planszy do następnej tury. Trzykrotnie również Straż Mahakamska, która wzmocni naszych wybranych sojuszników o 3 i jeżeli jest krasnoludem, wzmocni go o 4. I tutaj jest też wprowadzony debuff przed tym patchem. Było to wzmocnienie wybranego sojusznika o 3, a jeżeli był krasnoludem, chyba o 5 wtedy było. Tak coś mi się kojarzy. 3 Wiedźminów, czyli Lambert, oczywiście Eskel i oczywiście Wezemir. Pomiędzy nimi znajduje się jeszcze Tasak, się zmieścił, wszedł w nich jak w masło. Rozmieszczenie zablokuj lub oblokuj wybraną jednostkę, czyli to akurat zostało bez zmian. Olgierd, na początku drugiej i trzeciej rundy, jeśli ta jednostka znajduje się na cmentarzu, wskrzesią i okalecz.
o 2. Czyli to też nie uległo zmianie. Yennefer klątwy do oczywiście nękania najsilniejszych jednostek po stronie przeciwnika. Saesent Hesis. Tutaj mamy tych krasnoludów całą masę, a on się mocno bufuje z krasnoludami, dodając sobie do siły ilość krasnoludów na stole. Zagramy z tą kartą. Ona jakoś tak, powiem szczerze, nie do końca mi pasuje, ale niech będzie. No i oczywiście Geralt. Rząd oblężniczy. Trzykrotnie krasnolud harcownik. Zrań wybranego wroga o 3. Jeśli nie został zniszczony, wzmocni tę jednostkę o 2. Całkiem spoko opcja. Jeżeli kogoś tam trafimy, zabierzemy mu 3 punkty życia, a on sobie jeszcze doda do tej swojej siły 2 punkty, oczywiście, jeżeli tej jednostki nie zniszczymy. Dragoni Vrihet. Nie wiem, czy ich tak naprawdę stąd nie usunąć. I nie dodać sobie, czy ja mam tych 6 kart, znaczy srebrnych kart, mam tonę? Tak, mam tonę. I Barclay Els. Rozmieszczenie, zagraj losowego, brązowego lub srebrnego krasnoluda stali, wzmocni go o 3. To jest dobre właśnie, dzięki naszej umiejętności będziemy w stanie go sobie gdzieś tam z tej talii wyciągnąć. On nam wyciągnie jeszcze jednego gościa. I ja bym tutaj wykonał jeszcze jeden myk. Myk tego typu. Pozbyłbym się jednej srebrnej jednostki, zaryzykowałbym z Olgierdem. A to rzuciłbym tutaj sobie, zamiast Olgierna, atrapę. To by się dobrze kombiło z tym gościem. No i zresztą nie tylko z tym stasakiem oczywiście, no i będziemy mogli sobie kogoś tam cofnąć, ulepszyć i jeszcze raz go zagrać. I tak przedstawia się ten deck. Zobaczymy, czy Wiedźminy się sprawdzą. Tutaj troszeczkę martwi mnie ta umiejętność tego Brewera. Ale dobra. Nieważne. Spróbujmy sobie tym pyknąć. Środka oczywiście, deck nazwany pieszczotliwie. Środka kojarzy się oczywiście z krasnoludkami. No i dobra, godzina jest wczesna. Znaczy wczesna. Niektórzy to już mówią, że to pół dnia za nimi. A człowiek jak śpi, to tak jest. Troszeczkę się muszę jeszcze dobudzić, a akurat dobrym momentem na to jest pyknięcie sobie partyjki w Gwinta. No i oczywiście kawka. No i oczywiście kiepik. To jest taki miks, który mnie budzi. Codziennie, od jakiegoś już czasu. Nie wiadomo, czy... Aha, myślałem, że będzie problem ze znalezieniem przeciwnika. Emhyrfar Emrace. Tam jakiegoś pacjenta w ogóle zabierają. Idź pan stąd. He. Dla zdrajców jest tylko jedno. No i jeżeli właśnie, nawiązując do Emhyra... Jak bieda, to do krasnoluda! Dobra, jedziemy z Koksem. Mamy oczywiście Nilfgaard, zobaczymy, czy sobie z nim poradzimy. Co byśmy chcieli, czego byśmy nie chcieli? Doszedłem do wniosku, że na pewno nie chciałbym Barclaya. Straż Mahakańska nie zostanie. Tego gościa również bym chyba nie chciał. Chociaż... nie chciałbym go. Dekret Królewski, on nam w razie czego go pociągnie. Lambert jako jeden z Wiedźminów, 3 krasnoludy. No dobra, weźmy sobie Tasak. Tasak może być. No i jedziemy jako pierwsi oczywiście. W takim razie rozpocznijmy sobie może od obrońców Mahakamu. Chcesz powąchać mojego topora? Tutaj Emhyr będzie zarzucał na nas mięsem, tudzież krowami. Ewentualnie poleci sobie Striz. No i to troszeczkę lipka, ale to nic. Dobierzmy sobie jakąś kartę za pomocą brzasku. Elfie gadanie. Nie jesteśmy w stanie nikogo zranić w związku z tym, że jednostka Triss Merigold oczywiście jest kartą złotą. Polećmy sobie kolejny raz ze Strażą Mahakamską. Wzmocnimy naszego krasnoluda. No i oponent ma jeden punkt przewagi, ale to akurat jest drobiazg. Mamy 3 Wiedźminów. Dobrze byłoby ich zagrać sobie w turze drugiej lub trzeciej. Oni się oczywiście, pamiętamy, kombią sami ze sobą. Wyciągają się nawzajem. A to całkiem spoko opcja. Dobra, zrańmy sobie tutaj o 1 tą brygadę, tudzież egzekutorów brygady. Cały czas przeciwnik ma jeden punkt przewagi. Ciekaw jestem, czy zagra coś, czym będziemy mogli zablokować tasakiem. Co będziemy mogli zablokować tasakiem? Jest deszcz.
Bardzo dobrze, deszczyk specjalnie nas nie wzrusza. Jesteśmy w stanie odpowiedzieć czystym niebem. Wycher na pogodach. Ciekawa historia. Znaczy na pogodach. No w sensie na razie jedną tą pogodę zagrał, więc nie ma tragedii. Ostrzegałem. Okej, coś sobie będzie blokował. Bardzo dobrze. Wzmocnimy sobie jeszcze jakiegoś krasnoludka. To trucizna. No i zobaczymy, co on wykona. Trzeba się tutaj obawiać jego umiejętności, w razie gdybyśmy go teraz odblokowali. On mógłby sobie po prostu go cofnąć dzięki swojej umiejętności i zagrać go jeszcze raz i przyblokować. Dlatego poczekamy. Weźmiemy sobie tego całego Saenthesisa. A troszeczkę podciągnie nas do góry. No i zobaczmy, co wymyśli przeciwnik. No, zawsze może go cofnąć i zagrać sobie wytrzymałość na przykład na tą jednostkę. To było logiczne. Myślę, że to najwyższy czas, aby właśnie go... Dość gadania! ...zablokować. Zobaczymy, czy będzie używał umiejętności tylko po to, żeby tą jednostkę jeszcze raz zablokować. Mamy Wiedźmina i mamy... Kurczę, tutaj mamy całą masę siły na następną turę. Dobrze byłoby tą pierwszą rundę wygrać. Jak sobie życzysz. Barbarzyńcy. A to dziwne. Nie wiem, dlaczego nie zablokował tego. Pierwszą rundę chcielibyśmy wygrać? Jasne, że chcielibyśmy wygrać. Miejmy to za sobą. Tak jest, Geraldinio. Miejmy tę rundę za sobą. Ile ci Wiedźmini mają? 5, 5 i... Wezemir chyba ma 6, tak? Dla zdrajców jest tylko jedna kara. Okej, tutaj przeciwnik będzie się pewnie koncentrował na tej jednostce. Jednak odpuścimy w tym momencie. Nie będziemy dalej naciskać. Zostały mu dwie... kart. Ciekaw jestem, czy będzie starał się podciągnąć. Nie, odpuszcza. Czyli do następnej rundy zostaje niestety jeden egzekutor. Z 10 punktami życia. I tego gościa na pewno trzeba będzie odrzucić. Aj, trzech doszło. Dwóch Wiedźminów. Dobra, tego odrzućmy. Polećmy sobie z Dragona. Dragoni oczywiście będą nam bufować dwie jednostki na ręku, czyli któryś z tych Wiedźminów. Cały czas co turę będzie otrzymywał bonus w postaci jednego punktu siły. Ojej, ile jest. Szkoda, że nie mam czasu. Lojalny, no jest lojalny, także jest dobrze. Jak szło to zaklęcie? No i tutaj może być problem, jak dobierze ambasadora, to się zbufuje o 10. Twoje życie należy teraz do mnie. Trafił mu się jakiś kusznik. Dobra, zagrajmy sobie w takim razie nasze kombo. Bierzemy się do roboty. Czyli krasnolud plus krasnolud. Plus krasnolud. No i buf. Twoje życie. Stało nam dwóch Wiedźminów. Zagrajmy sobie tego pana. W porządku. 7 ma Wezemir, okej. Co on tu trzyma? Trzyma coś na pewno, zaraz będzie coś z cmentarza wyciągał. Tak przynajmniej sądzę. Zobaczmy. Atrapa. Mądry wybór. No i dobra, zobaczmy, czy to 8 punktów Lamberta nam wystarczy. No, takie negocjacje, to ja rozumiem. Okej,
Tak, wystarczyło. Całkiem spoko się ułożyło. Pierwsza gierka, jestem zadowolony. Okej, 15 golda. Nie wiem, ile mamy tego złota. Zaraz zobaczymy, czy będzie nas stać na jakąś beczkę. Niekoniecznie. Jedziemy jeszcze jeden meczyk w takim razie. Zobaczymy, jak to się teraz ułoży. No, czas na tytoń. Nie wiem, tutaj ten Olgierd chyba jednak lepiej by się sprawdził niż ta atrapa, którą wymieniłem. Przynajmniej w tej pierwszej grze nie trafiliśmy ani... Nie trafiliśmy atrapy. Nie od razu machakam zbudowano. Dobra, mamy Skellige dla odmiany. Elfi tancerz ostrzy. Oczywiście wymienimy ich sobie. Z automatu się zagrają na stół. Nie nadążasz, Dwan? Zemir i Lambert. Usuniemy Lamberta. Jest tasak, okej. Okay. Dobre. Spróbujmy sobie zagrać wytrzymałość. Ten przeciwnik może grać na pogodach, coś mi mówi. No nie, no mamy odpowiedzi na pogody, także jesteśmy przygotowani. Niedźwiadka oczywiście sobie zablokujemy, on będzie nas tutaj... Kablujesz, żałujesz. Ranił o jeden. No nie ma tego sensu patrzeć na to. Zeżrę ci serce! No właśnie. Czyli tutaj już jest mechanika... nawyku, bym powiedział. Woda to trucizna. Czasami odnoszę wrażenie, że gram z komputerem, a nie z żywym przeciwnikiem, biorąc pod uwagę, że go zablokowaliśmy. No i dobra, będziemy sobie pomału ich tutaj orać. W następnej rundzie zagram sobie również tego krasnoluda. Zniszczymy do końca tego zdziczałego niedźwiedzia. Tego jak trafimy, on się przemieni w rozwścieczonego. Aha. No i cały misterny plan. Miałeś w danym razie kiedyś połamane kolana? Wykorzystamy tą jego jednostkę, która jest dużo silniejsza od naszej i sobie pobufujemy się. Ajajaj. Murkwark. To jest dobra jednostka. Weźmy sobie kartę, czy przez przypadek będzie to... Pokój z ludźmi? Nie będzie to. Myślałem, że przez przypadek może atrapa. Miałeś kiedyś połamane kolana? Tutaj jeszcze poleci pewnie jakiś bufik na te 5 jednostek, coś czuję. Wszędzie, choćby w ogień! Co, i pykniemy sobie jeszcze jeden przełomik? Tak, zróbmy. Straż machakamska. Bufujemy krasnoludka. Na chwałę Skellige! Chodźmy w ogień! Może byłoby tutaj ugrać tę pierwszą rundę. Nienawidzę potem. To twój zły dzień. Cały czas będzie miał lekką przewagę. I co? No i pykniemy sobie, myślę, tych trzech wiedźminów, żeby tutaj przeciwnika jeszcze wybić z rytmu. Za stary już na to jestem! No raczej się z tego nie odwinie. Zostaje nam 13 punktów siły z krasnoludka. Użyjemy naszej umiejętności, dociągniemy jeszcze jednego krasnoludka. Może dojdzie ten cały Sae Sahensis, czy jak mu tam ładnie. On dojdzie, także jest ok. Czy chcemy coś wymienić? Nie chcemy. Zagramy tego krasnoluda, który przywoła nam jeszcze jednego krasnoluda. Zagramy sobie dekret i przywoła nam tu smoka. Chcesz powąchać mojego topora? I zobaczymy, to powinno wystarczyć. Zdję ci serce! Przynajmniej takie jest założenie. Ha, ha! Jak bieda, to do krasnoluda! Garnąć ten burdel! Czyli
36 do 11. On ma trzy karty, my mamy raptem jedną. Modron Freya jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. No i tutaj oczywiście najsilniejsza jednostka. Oj, powitamy! Żelazem i ogniem! Chociaż prawdę powiedziawszy, ten niedźwiedź miał tyle samo punktów, co ten wojownik klanu Ancrate, bo on się, pamiętamy oczywiście, sam się rani. Masochista. Dwukrotna przewaga, powinniśmy spokojnie to ugrać. Modron Freya jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. No i na koniec coś złotego. Za tobą wszędzie! Chodźmy w ogień! A zranił się jeszcze, że na spokojnie. Poszło okej. Gratulujemy oczywiście. No proszę, piorun Alzura nam się jeszcze trafił. Okej, tak przedstawiał się ten deck. Rzućmy sobie jeszcze okiem na te karty. Czy mogę sobie jakieś spyłować, tudzież rozbić je na kawałki, na fragmenty? No nie. Doszedł mi jeszcze jeden piorun. Aha, trzeci się skompletował. No dobra. Myślałem, że ten piorun będziemy mogli usunąć. Chociaż on chyba nie jest wpisany, że tak powiem, w te lepsze karty. Tudzież karty, z których otrzymamy więcej pył. Okej, ja jestem Arkadiusz, to był deck z Coyatel oczywiście. Na krasnoludku. Daliśmy sobie radę. Oczywiście można wprowadzić tutaj wiele zmian. Można by było sobie, zamiast tych trzech wiedźminów tutaj, na przykład pyknąć. To też się sprawdzało, ja tak wcześniej grałem. Pyknąć sobie tych jeźdźców, dragonów Vrihet, którzy nam co turę wzmacniają jednostki. No jest całkiem spoko. Można by też tę brygadę Vrihet wrzucić w sumie, ale nie mieliśmy tutaj przyjemności specjalnie grać z przeciwnikami na pogodach. Tamten jeden na początku, Emhyrvar Emrace, rzucił tylko jedną pogodę, więc ogarnęliśmy to dzięki brzaskom, które trafiliśmy. Ale nie ma co się rozwodzić. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do wkrótce, do kolejnych deków. Ja oczywiście jestem Arkadiusz. Jeżeli się podobało, zostaw kciuk, zostaw komentarz. Jeżeli się nie podobało, zostaw kciuk w dół, zostaw również komentarz. I do wkrótce. Na razie, cześć.